No, w tej chwili zademonstruję płynne ruszenie oraz zmianę biegów w górę oraz w dół. Przed rozpoczęciem upewniamy się, dodajemy gazu, płynnie puszczamy. W tej chwili demonstruję płynne ruszenie, zmiana biegów z dołu do góry, czyli z jedynki. W tej chwili motocykl jedzie ładnie na jedyneczce. Za chwilę wykonamy manewr zawracania. O. W tym momencie jest sprzęgiełeczko, drugi bieg, płynnie puszczone sprzęgło, co powoduje, że motocykl nie traci dynamiki, nie szarpie nam. I w tej chwili będzie zademonstrowanie redukcja w dół, czyli z dwójeczki przejście na jedynkę, zatrzymanie się. Przed momentem zatrzymania wiemy, że mamy jedyneczkę i jesteśmy przygotowani do jazdy. Możemy popatrzeć prawo, lewo, jeżeli droga będzie wolna, płynnie sobie ruszymy i na pewno nie będzie to spowodowane zgaśnięciem motocykla, bo bieg został zbity do najniższego przed momentem zatrzymania motocykla. I to jest najistotniejszą rzeczą, bo przy kategorii A2 najczęstszym błędem właśnie podczas egzaminu jest brak płynnego ruszenia, gdyż Honda ma zdecydowanie większe obroty niż Yamaha XJ6 i przy ruszeniu trzeba poświęcić troszeczkę, dodać więcej gazu, aby to ruszenie na motocyklu było płynne. Dynamikę i jazda nasza była bardzo dynamiczna i przyjemna. Przy zatrzymaniu sobie z jedyneczki dajemy delikatnie do góry, mamy bieg neutralny, dopiero możemy sobie wyłączyć motocykl i pamiętajmy, że wyłączamy motocykl, po to jest nóżka, aby ją na początku sobie rozłożyć, czyli ułatwić sobie życie, postawić motocykl na nóżce i dopiero schodzimy, bo niejednokrotnie jest taka sytuacja, że motocyklista schodzi z motocykla, trzyma motocykl w rękach, a dopiero daje nóżkę. Nie, nóżka jest po to, żeby sobie życie ułatwiać, czyli rozkładamy nóżkę, schodzimy z motocykla i te czynności są wtedy w sposób prawidłowy wykonane.